Assalamu alaikum, dzień dobry, witam Was w ten piątek, 2 października. Już ponad rok na tym vlogu mówię do Was, mówię do siebie, mówię do mojej rodziny, mówię do moich bliskich i całkiem obcych. Mówię o różnych rzeczach, mówię o moim wykształceniu, mówię o mojej religii, mówię o moich zainteresowaniach, mówię o moim codziennym życiu i codziennych przemyśleniach. Staram się, żeby filmy pojawiały się co piątek, więc tych filmów przez ten rok pojawiło się około 60. W dzisiejszym filmie chciałabym odnieść się do niektórych komentarzy, które pojawiają się w internecie, które pojawiają się również na moim kanale. I to są komentarze tak zwanych hejterów. Czym jest hejt? Chyba już każdy zna to słowo już jest w naszym codziennym słowniku zapisane, zapamiętane i każdy, kto porusza się w tej przestrzeni internetowej, może być narażony na ten hejt lub może tym hejterem być. Zachowanie hejterów jest często wynikiem tego, że oni sami potrzebują pomocy. Oni sami tym hejtem tak naprawdę wołają o pomoc, wołają o to, że są osobami skrzywdzonymi, są osobami, które nie są tak naprawdę usatysfakcjonowane swoim życiem, swoim wyglądem, swoim byciem, życiem w tym świecie. I dlatego w tej przestrzeni internetowej postanawiają pokazać się z trochę innej strony, pokazać się jako osoby silne, jako osoby, które potrafią wygłosić celne lub mniej celne riposty, jako osoby, które potrafią wszystko skomentować, jako osoby, które potrafią innej osobie po prostu wyrządzić krzywdę. Mówiąc bardzo przykre rzeczy, trochę przykre rzeczy i rzeczy, których tak naprawdę oczy nigdy by nikomu nie powiedziały. Ja na moim vlogu staram się być autentyczna, staram się na tym vlogu dzielić z Wami tym, co powiedziałabym Wam również prosto w twarz. A mam czasami wrażenie, że niektóre osoby komentując moje vlogi skupiają się na rzeczach mało istotnych, skupiają się na rzeczach, których często ja nie mówię lub nie dopowiadam. I nie skupiają się na tym, co ja mam do powiedzenia, tylko na tym, jak ja wyglądam, co może być ukryte między wierszami tego, co ja mówię i na tym, jaka jest moja historia, jakie jest moje życie. Ja na przykład bardzo często lubię używać dwóch takich sentencji. Jedną jest to, że każdy z nas mierzy swoją miarą. I jeżeli ktoś dostrzega coś we mnie, to ja bardzo często zastanawiam się, czy to nie jest podyktowane jakimiś wcześniejszymi doświadczeniami tej osoby i czy ta osoba czasami właśnie oceniając moje życie, nie znając mojego życia, nie stara się przypisać tych swoich własnych doświadczeń, swoich własnych przeżyć na mnie. Może tak być. Wydaje mi się, że ta teoria może być prawdziwa. Kolejną rzeczą jest to, że właśnie lubię powtarzać, że urzekła mnie Twoja historia, chociaż wcale jej nie znam. Jak często jest tak, ja to już nieraz mówiłam na tym vlogu, czasami w koło Macieju, mówię Wam o tym, żebyśmy nie kategoryzowali ludzi, żebyśmy ludzi nie oceniali zbyt szybko, zbyt pochopnie, że każdy z nas ma szansę zobaczyć tylko pewien wycinek życia danej osoby i nie mamy prawa, nikt nam nie daje prawa do tego, żebyśmy tą osobę oceniali, bo może się okazać, że ten wycinek jest częścią większej całości, która zupełnie inaczej wygląda. Więc jeżeli nie znasz mojej historii, jeżeli nie znasz mojej osoby, proszę Cię, powstrzymaj się od komentarzy dotyczących mojej rodziny, tego, jaką jestem osobą, bo tego z tych filmików myślę, że nie można ocenić, tego nie można zobaczyć i to, że Ty zostałaś skrzywdzona, to, że Ty zostałeś skrzywdzony, to nie znaczy, że ja też. To, że Ty
lub twoja bliska osoba lub ktoś, kogo znasz, miał wyprany mózg, że został przekabacony, został zdrajcą, został okłamany, został zmanipulowany, to nie znaczy, że to również spotkało mnie. I to, że na przykład ty lub ktoś z twojego otoczenia podąża ślepo za czymś, za kimś, to również nie znaczy, że ja tak robię. Więc bardzo cię proszę, jeżeli chcesz słuchać tego vloga, bardzo miło, miło. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o te komentarze hejterów, to jest mi was po prostu żal. I nie mówię tego z takim przekąsem, nie mówię tego z jakimś takim sarkazmem, że jest mi was żal, ale autentycznie jest mi bardzo przykro, że jesteście tak smutnymi ludźmi, tak ludźmi pełnymi żalu i tak ludźmi cierpiącymi i biednymi ludźmi, że poświęcacie swój czas na to, żeby w internecie skrzywdzić kogoś innego. Ja nie będę odpowiadać na komentarze hejterów, bo nie mam na to czasu. Wolę ten mój czas poświęcić na szerzenie dobra. I mam nadzieję, że to szerzenie dobra dzieje się na tym kanale. I mam nadzieję, że to szerzenie dobra dzieje się w waszym życiu, między innymi dzięki temu kanałowi. Życzę wam wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego sobie sami byście życzyli. I miłego weekendu i inshallah, do zobaczenia za tydzień.